Moi drodzy, witajcie w kolejnym dniu, 15, w naszym tutaj Bitkopie. Znowu była mała przerwa od tej serii, no ale wracamy. Jeżeli dziwnie brzmi, to sorry. Ale nadal męczy mnie jeszcze to dziąsło. No zawsze tak mam. Ale no dobra, nieważne. Po pewnym czasie mi to mija. 10 dowolnych mandatów. Okej. Okay. Czaję bazę. 10 dowolnych mandatów. Dwa lata, prawnik pracujący dla mafii. Mam jakiegoś typa zawinąć. Dobra, lecimy na rejon, moi drodzy. Wystawiamy mandaty. Oj, sorry, bo widzicie kabelek od mikrofonu. Fuck, dobra, nie ma. Przestawiłem. W takich dniach cieszę się. Nie daj się zabić, Kelly. No postaramy się, bo ostatnio mnie ziomek zabił w ogóle, tak o, randomowo. Prawdopodobnie za bardzo podpadłem jednej z rodzin. Nie mogę na to popatrzeć. Aha, dobra. Jesteśmy na służbie. Pamiętaj o mandatach. Z tego co wiem, to ten prawnik, dostaniemy cynk gdzieś tak mniej więcej w południe, że jest na naszym rewirze, więc póki co zajmiemy się obchodem i wystawianiem mandatów. Parkowanie. Musimy naszą normę wyrobić, ale lepiej podwójną normę. Gość od razu holownikiem potraktujemy. Wezwanie przekazane, dobra. Tu widzę, że światełka będą słabe. Oświetlenie. Okej. Okay. Pomału. Nie spieszy nam się na razie, więc nie próbujmy używać staminy. 611 wybuch pożar. Potrzebna jest straż. Chcieliśmy stać się z drodze. Sprawdź, czy nie ma nikogo w budynku. Go. Posterunkowe, bagam, niech pan ratuje. Jak to się stała w środku? Tak, szybko, jest tam sama. Drugie piętro po prawej. Drugie piętro. O mój Boże, przeszukaj budynek. Jestem w środku. Pokój po prawej. Piecyk. Tu nikogo nie ma. Aldonka, jesteś tu? Tu nikogo jesteś. Aldonka, pokój, sypialnia. Pokój do poprawy, sypialnia. Pokój po prawej, sprawdź tu. Sprawdź piecyk. Otwórz pokój. Ale żar, sprawdź szafę. Okej, okay. Aldonka, grrr. Grzeczny pies, ładna mi Aldonka, to bydle waży z 80 kg, grrr. Chwyć zabawkę, Aldonka, zobacz, zabaweczka. Wyrzuć, aport ze srancu. Dobra, Aldonka, bezpieczny, wyrzuć, czas stąd spierdalać. Dobra, go. Biega po klatce, cała jest zdrowa, jest pan bohaterem, tak się cieszę. Okej, okay, że Aldonka to wielki jak koń, Rottweiler. Dobra. Przesadza pan. Aldonka się po prostu stresowała. Idę po nią. Jeszcze chwila, mam pytanie. Skąd ten gwałtowny pożar? Ja to wiem. Pół roku temu mieliśmy tutaj identyczną sytuację. Nade mną mieszka straszna patola. Nazywa się Filbert. Śpunka. Aha, kiep w ręku. Oho. Wybiegła z córką. To ta dziewczynka, niech pan ją wypyta. W porządku, dziękuję. Policja się wszystkim zajmie. Zobaczmy. Jesteś cała? Wszystko w porządku? Tak, ale zgubiłem gdzieś mamę.
Wyrwała mnie z łóżka i wybiegliśmy razem. Dobrze, że nic ci się nie stało. Była pijana, mam rozmawiać coś o oparzeniu. Do niej wróci dopiero jak wytrzeźwieje. Biedne dziecko. Dobrze, dziękuję panu. Tu 421, po 309 stoi mała dziewczynka. To ocalała z pożaru. Nic jej nie jest, ale przyślijcie kogoś, kto się nią zajmie. Poszukam jej matki. Aha, okej, okay. Niedługo myślemy o pomoc. Dobra. Ej, dziewczynka uciekła. Przecież Bishop to syntetyk. No tak, kurwa, to bez sensu. Miłego dnia. Dobra. Mamy jej matki poszukać, jo? Wystaw mandat, parkowanie. Nadal wystawiamy mandaty. Nie mamy jeszcze cynku o tym całym gościu z mafii, którego szukamy. O co chodzi z tym typem, co tam stoi? Szczęście miała, bo uciekła. Zobaczmy w butiku, co tam słychać. Okej, aha. Nic ciekawego. Tutaj też nic ciekawego, jak tam u mafii. Dzień dobry, panie Kelly. Pan sprawdził, czy wszystko w porządku, w najlepszym. Skoro wszystko w porządku, to do widzenia. Nie, holownik, odholuj go. No, proszę, tak się nie parkuje. Co z tym gościem tutaj, tak stoi pod tym domem? Okej. Okay. Widzę, gościu sobie trenuje na balkonie. Świetna robota, panie sierżancie. Mhm. Ale pan będzie, zbieramy za domskim podpisy pod petycją. To żeby był sierżantem, ciekawe. To tam u... Wysyłka dla mnie, o przepraszam, nie ma problemu. Okej. Okay. Mhm. Stamina minus 1. Damn it. So much fun. Yes. No dobra. Parkowanie. Mamma mia. Parkowanie, ogumienie. Panie władzu, dogadamy się. No wie pan, 20 dolków. Odmów. Nic z tego, normy wyrabiam. Cholerny służbista. Radzę uważać, no. Dokładnie, trzeba uważać. Tu centrala. Czopalski zgłosił, aha, 3 przycisze od ciebie, przyjąłem. Parkowanie, ogumienie. Panie władzu, dogadamy się, dam 20, odmów. Ostatnio nas przyłapali na, kurde, łapówkach. Trzeba uważać, moi drodzy. Tutaj też gościu parkowanie. Widział, że policjant niedaleko jest, jeszcze postawił samochód na no parking. Polujemy gnoja. Tutaj niezapłacony parkomat, wystaw mandat. Parkowanie. Proszę bardzo. Wysługa dla chyba gangu. Świetny towar za 20 dolków, nie dzisiaj. Może innym razem. Okej, okay, potrzebuję ochrony. Aha. Odmów. Nie mam czasu na pierdoły. Jak ja stoję w ogóle z reputacją? Neutralnie, neutralnie. Okej, okay, tego się będę trzymał. Na razie nikomu nie będę z nich pomagał. Nie będę też na nich kapował oczywiście. Jakoś tam na mandatach sobie zarobimy. Chyba teraz będzie opłata, moi drodzy, za ten... za... no właśnie, 600 dolarów chyba, aż będę miał opłaty. Ale to na spokojnie. Oj, minimalizowałem grę przez przypadek, sorry. Trwony Gran Turbino zaparkuje w centralnej części. Okej, czekamy na raport. Przyjąłem. Sprawdź rejestrację. Gran Turino. Czekajcie, zobaczmy. Może gdzieś tu zaparkuję. Oho, jest, patrzcie, jest. Zgłoś osobę.
Przyjęliśmy, bądź pobliżu, zobacz gdzie zmierza, okej. Zobaczymy gdzie gościu idzie. To jest ten poszukiwany, zgłosiliśmy go już. Okej. Idzie do mafii? Tak. Wbił do mafii. On może być świadomy, kurczę, że go śledzimy. Stamina minus jeden. Dobra, parkowanie i światełko. Parkowanie, światełko, ogumienie. O panie, jaki mandat gruby. Niebieski samochód podjechał. Dobra, zaraz zadzwonimy. Centrala, toguję ścianę przez 9, przyjąłem. Ale gdzie jest ten gościu? Zadzwonić, tagi. Kurde, zgłoś osobę. Widzieliśmy, bądź w pobliżu, zobacz gdzie zmierza. Gość zmienia auto. I wsiadł do niebieskiego samochodu. Zmienił auto. I pojechali niebieskim. Dobra, no to chyba jest okej, tak? Jak z tymi przysługami dla mafii stoję? Posterunkowy na służbie. Mhm. Jeden z naszych ludzi, mamy problem. Rozpuść się. Mhm. Potrzebuję pańskiej pomocy. No na razie sorry, ale nie mam czasu. Okej, okay. Mafia minus 2. Będzie lipa? Tu posterunkowe Kelly. Świetnie, mam dla pana informację. W Wodopolowym sprzedaje się alkohol. To oczywiste, nielegalne. Koncesje dawno wygasły. Doprawdę sprawdzą. Okej. Okay. Zostało ci tylko pół dnia. Pamiętaj o zadaniach dziennych. Cholera, ale ten czas leci. Parkowanie. Dobra. No zobaczmy, co z tym. Okej, okay, co tam? Norma mandatowa wyrobiona. Okej. Okay. Skarg nie będzie. Luz. No mam nadzieję, że z tamtym gościem dobrze zrobiłem. Dzień dobry, Kelly. Coś podać? Nie taki dobry. Dzisiaj jestem w innej sprawie. Podobno sprzedaż alkohol bez aktualnej koncesji. To wpadnę z kontroli. Na pewno niczego nie znajdę. Panie władzo. Mogę dać 50 dolarów. Odmów. Za późno. Było opłacić koncesję. Jutro wpadniemy z kontrolą. Ludność na minusie. No dobra, a co z tymi tagami? Po 309 niby tagowali. Nie wiem, chyba jest ok. Odprowadź samochód. Wezwanie przykazane. Prawo i porządek. No na razie nie ma nic więcej do roboty. Może hot doga, kup hot doga, chętnie. Okej. Okay. Stamina plus 1. Jeszcze jednego hot doga weźmiemy. Dobrze. No i co, chyba dalej idziemy. Jakieś mandaty trzeba powystawiać. Może jakieś piwko po służbie. O, gościu, tu widzę. Dealer robi. Witam, panie władzo. Rozmawiaj. Jest coś? Zrezygnuj. Nie teraz. Jak sobie chcesz. Bywa w tej okolicy raz dziennie. No, to uważaj, chłopie, bo jak cię zamknę. Neutral. Jest okej na razie. Za złapanie chyba takiego gościa bym miał minus jeden, nie? A, i gościu ucieka, dobra. Wystaw mandat, parkowanie. Dogadamy się, no wie pan, 20 dam, odmów. Nie ma, kurde, my tu musimy mandaty wystawiać. Dobra, o, jakiś gościu. Posterunkowy Kelly, ja skądś pana znam. Jak Jake Le Motto, jestem zaszczycony.
Słyszałem o tobie. Jesteś tym glinem, który postawił na nogi DeVito. Wszyscy mówią o tej historii. Myśleliśmy, że DeVito nigdy nie wróci na ring, a wrócił już do treningu. I ma walkę. Nie zapomnimy tego panu. Ludność plus. Proszę bardzo. Ludzie na dzielnie cię lubią. Więc za te koncesje tam z tym alkoholem raczej nie ma lipy, nie? Bo tu dostaliśmy reputację na plus. No dobrze. Stamina minus 1. Cholera jasna, no. Żeby tą staminę, no. Kradzież w aptece. Zrozumiałem. Jestem w drodze. Ten w czerwonej czapce. Dobra, mam cię. Minus repa będzie dla gangu pewnie. Pytanie ile? 10 czy 5 punktów repa? A. Gang minus 2, tak? No, jeszcze jest neutralny. 25 punktów widzę tak jeszcze w miarę neutralnie. Parkowanie. Zaparkowanko, pyk. Tutaj też zaparkowanie, wystawimy mandat. No tak się nie stawia, auto ziom. Tu centrala. Prawnik ponownie pojawi się w twoim rewirze. Wschodnia strona, okej, dawaj. Strzelam, że gdzieś tutaj wejdzie. Okej, jeszcze kolejne mandaty wystawimy. Że on gdzieś się pokieruje w tym kierunku. Tylko pytanie, z której strony? Z lewej czy z prawej? Prawo i porządek. Prawnika oczywiście znamy, w takim różowym wdzianku chodzi. To może być poszukiwany. O, jest. Zgłoś osobę. Jest w wschodniej części ulicy. Okej, wlazł do 625. Okej. Mieszkanie numer 7. Lepiej zadzwonię do sąsiadów. Stój! Odłóż broń! O właśnie, na podłogę dawaj łapę. Jesteś lupem, zobaczysz. Jesteś aresztowany. Izraela potrzebuje radiowozu po aresztanta. Samochód w drodze, bez odbioru. Dobra. No i udało się chyba zrobić cel policji. Tyle, że teraz u mafii dostanę pewnie w plecy. Oby mnie tylko nie zabili. Ojej. Co, reputacja nam spadła? Niepokojąco, mafia 35, o kurde. Wypadałoby sobie coś jeszcze wyrobić, nie? Witamy, może obiadzik? Skorzystaj, bardzo chętnie, proszę bardzo. Obiadek, 20 minut upłynęło. Oby nie było lipy, oby mnie nikt zabił na dzielni, bo będzie katastrofa. Stamina plus 2, kolejne parkowanie. Może jeszcze jakieś zadanie od mafii dostanę? Wątpię w to pewnie. Stamina na 0. Oponki. Oświetlenie, nie, ogumienie. Panie władzo, odpuść, dobra. Get the fuck out. Odhulujemy brykę. Wezwanie przykazane. O, tu można się zabawić, widzę. Panie posterunkowy, czy możemy się dogadać? Nie prosimy chyba o zbyt wiele. Ja już jestem niewidomy. Okej. Ej, no. Mam nadzieję, że nie będzie takiej lipy.
Muszę podreperować sobie reputację w gangu, wiecie, w mafii. Muszę mafii pomóc. Koniec zmiany, zawijam do domu. Jeszcze tu mandacik wystawimy. Parkowanie. Jeszcze ogumienie powinno być, notatka. Ajajaj. Pieniądze minus 41. Mafia minus 12, oczywiście za tego gangusa. Ludzie na dzielnicę lubią. Policja plus 5. Policja plus 3. 100 repa mamy. Za 2 dni muszę mieć $300 na alimenty. No akurat to nie ma problemu. Wypłata jest, dobra. To tyle, tak? To tyle, jeżeli chodzi o ten dzień. No dobra, moi drodzy. 21 minuta. Przeważnie robiłem wam 2 dni. Niech będzie, jeszcze jeden dzień zrobimy. Dzień 16, tak? Dzień 16, dokładnie. Wściekłe psy. Co my dzisiaj mamy do zrobienia? Kolejne mandaty znajdziecie. Dobra, moi drodzy, jestem. Trochę przez noc gadałem, więc byłem się ogarnąć, sorry. Mandaty za parkowanie i odholować 5 pojazdów. Proste. Aha, przesłuchacie właścicieli monopolowego i XXX, bez fuszerki, będę was sprawdzał, okej. Okay. Czyli nie możemy tutaj sobie pozwolić na jakiś tam... Spoko, spoko, daję w łapę, będzie cicho. Bo na szefuncie sprawdzi. Okej, okay, to dla ciebie pestka. No jasna sprawa, że pestka. Miłego dnia. Jak my stoimy z reputacją, moi drodzy? Mafia 35, gang 24. Wypadałoby pomóc mafii. O, jest jakiś gościu tutaj w ogóle pod tym. Panie Kelly, słyszał pan, co się tu stało? Tak, jestem na odprawie, szef się zainteresował. Rozumiem pan. Dobra, dobra, koniec gierek. Czego chcecie? Mam 2 świadków. Co ci tutaj? Wiarygodnie, nieprawdaż? No dobra, podajmy się. Nakłonić Iwana lub Frogiego do wzięcia na siebie zabójstwa członka gangu. Okej. Okay. Panie Kelly, niespecjalnie to dziwi. Niezła rozruba w nocy. Słuchaj, Frogi, mam sprawę. Okej, okay, no dobra, czego chcecie ode mnie? Weź to na siebie, zboczeniec spadłby, lecz planuj chciał ukraść filmy. Kto w to uwierzy? Poza tym nie mam broni, pogadaj z Iwanem, on ma spluwę pod ladą. To zrobię, dzięki za pomoc. Zaswójcie, towary, znacie się, dzień dobry. O, chyba już po kielichu, bywały lepsze dni. Aha, gadałem w całej okolicy, dobra, do rzeczy. Słuchaj, Iwan, mam sprawę. Nie tylko ja, także Włosi. Nic nie wiem, niczego nie widziałem. Nie o to chodzi. Okej. Okay. Kretetyka jak stąd na Bajkał. Co mam zrobić? Weź to na siebie.
Uzbrojony gość wpadł, był agresywny, nie miałeś wyjścia. Niezła historia, tylko nie ma świadków. Właśnie, że są, widzisz? To tamci na zewnątrz, babka i ten Penner, będą zeznawać. I to mała rekompensata od rodziny tata Galia. O, ciuszka, paczuszka, nie będzie, możecie na mnie liczyć. Świetnie, z sąsiadami warto żyć w zgodzie. Ale wywinie się obrona własna. Zatwione, pewnie, Iwan weźmie to na siebie. Dobra robota, Kelly. Będę z Iwanem na komisariat. Łap, drobny upominek. Ludność na minusie, niestety. Sam obóz sprzedawców. Chłopak zastrzelił Iwana w obronie własnej. Chłopaka. Sąsiadkowie, którzy to potwierdzą. Świetna robota. Mafia plus 10. Ale pewnie gangowi się to nie spodoba. Policja, ukradł mi radio. Ale kto ci ukradł radio? Tamten gościu? No, mam go. Ale sobie naskrobię w gangu. Samochód w drodze. Trzeba pomóc im trochę chyba. Kradzież radioodbiorników. Ale where? Lol? Gdzie jest niby kradzież? Dobra, nie wiem. Parkowanie. A, pewnie o to chodziło, że zgłosiłem. Parkowanie, ogumienie, wystaw. Polownik, gościu zawijany stąd. Dobra, ten uciekł. Tutaj parkowanie. Może znajdziemy jakieś rozwiązanie. Takie, które rymuje się z apówka. Wałówka. Okej. Nie ma łapówki, gościu, nara. Wystaw mandat, parkowanie. Dobra. Jak tam stamina moja? Minus jeden, znowu. Wypadałoby może jakiś dobry obiadek zjeść. Dzień dobry. Skorzystaj, śniadanie na koszt firmy. Czemu nie? Dobra. Zgłaszam, o co chodzi? Kocie lamenty. Kocie lamenty? No koty drą mordy. Aha, gdzie? 633. Dobra, sprawdzę to bez odbioru. Kocie lamenty, halo. Panie policjancie, nie da się tego znieść, te kotki tak płaczą. Dobrze, zajmę się tym, puka. Proszę otworzyć, jeszcze śmierdzi gazem, rzeczywiście. Muszę wyważyć drzwi, proszę się odsunąć, bum. Proszę nie wchodzić, czy on nie żyją? Chyba tak. Ja muszę zakręcić gaz i otworzyć okna. Okej. Okay. Przyślijcie ekipę, zabezpieczam teren. Tak jest, bez odbioru. Przybiła ekipa, upłynęło 30 minut. No nie, nie zdążę tam do ciała. Upłynęło 30 minut. O nie, 40 ten. Dobra, gonimy do zaułku. Zobaczymy. Pewnie ktoś przyczepi się do naszej akcji. O, to jest jakiś gościu. Ale dobra, na razie sobie przebiegnę. Jest ciało. Wezwali pana do sztywniaka, nie? Założyłem, żeby nikt tam nic nie znalazł. To znaczy? Okej, okay. Może nam powiedzieć, że nie jest przez nas lubiany. Zgódź się. Dobra, zobaczcie, co da się zrobić. Ziomek użył klamki, noża i łomu. Że co, kurwa? Będę czekał po robocie. Dobra, gościu. Już jestem. Pistolet. Jest pistolet. Jest nóż. Jest łom. To jest ten łom. Dobra. Przetnąłeś do wody, przyjechała ekipa, zabrała ciała. Minus reputacji u policji dostanę, ale jest u nich okej. Okay. Więc nie powinno być problemu. Oddamy gościowi tutaj. Panie posterunkowy, mam do pana pytanie, jeżeli można. Ma pan może 3 dolary na jedzenie? Daj. Na pewno na bułki oczywiście, trzymaj. Dobra, dobra robota, sierżancie. Tu kasa. Pieniądze, gang plus 15. Reputacja w policji będzie mniejsza.
bo nie było dowodów, ale patrzcie, gang neutralny znowu jest. Wypadałoby jeszcze mafii pomóc. A my musimy te mandaty cholerne wystawić, bo będzie słabo. Parkowanie. Aj, gościu wybiegł. Odmów. Mhm. Nie odholowałem niestety samochodu, bo odjedzie zaraz. No i my stoimy z tym. 6 i 4, tak? 4 do odholowania. Mhm. Aj, gościu już wsiadł do samochodu. Mój ulubiony posterunkowy. No tak, ludzie mnie na dzień nie uwielbiają, masz. Czyli póki co mam tylko te mandaty wystawiać. Sprawdź, czy bezdomny kupił bułkę, jak obiecywał. Parkowanie. Parkowanie, pyk. I holowanie od razu. Zgłaszam auto, okej. Zostało ci tylko pół dnia. Pamiętaj o normie, tak, tak. Już wyrabiamy pomału normę. Ogumienie. Dobra, a co tym gościu tu chce? Zjemy sobie hot doga. Dobry, może hot doga. Kup hot doga, chętnie. Już się robi. Proszę, smacznego. 3 dolary się należy. Dobra. Jak tam stoję ze staminą? 0. O, jeszcze zjemy na plus 1. Dziękuję. Co jest, gościu? Czarny zostanie prezydentem. O, co jest? Dawno cię nie widziałem, Stefanie. Jak ciocia? Oj, niedobrze. Co się stało? Właśnie dostałem list. Wszystko na darmo. Jak to? No bo... Nie dostała odkładkę. Wkrótce przyszedł ktoś odebrać. Jakiś bolek. Mhm. Wziął i podziękował. Okej. Faktycznie, skurwiel. Także dziękuję panu za pomoc. Przepraszam. Życie to dziwka. Pójdę do polskiego kościoła w okolicy. Pobliskiego kościoła. O, jak już tam chcesz. Powodzenia. Parkowanie. Holowanie, szybko, holowanie, pyk. Dobra, zobaczmy ten sklep. Już się nachlał, no i co? Miałeś bułki kupić, panie posterunkowy. Chciałem się tylko napić. Mogę tego przewidzieć. Zostaw butelkę i chodź na zewnątrz. Przewietrzysz się. Pogadaj. Jak się nazywasz? Właśnie myślę. A co, chce mnie pan spisać? Pytam prywatnie, nie złamałeś prawa. Jak prywatnie, to co innego. Saper Capra Marlon. Okej. Okay. Robi się dziwnie. Pomóż, pogadam w warsztacie obok, może coś załatwię. Dziękuję. Okej. Okay. Halo, halo. Może zawołać wujka, robi się. Jest wujek. No dobra, jestem posterunkowy Kelly. Prowadzę tutaj warsztat. Mój znajomy Marlon szuka pracy. Nie potrzeba panu może mechanika? Żadnego hania, takich unikam jak ognia. Powiedz prawdę. Marlon za kołnierz nie wylawa. Mhm. Trudno. Wiecie, no raczej mógłbym zaryzykować, ale nie wiem. Dobra, dobry z pana człowiek. Nie pomogłem mu, no mogłem de facto pomóc mu. No mogłem. Parkowanie. Polownik. Zgłaszam, okej. Okay. Jeszcze 2 mandaty muszę wystawić. Parkowanie. Jak to wygląda? 2 samochody jeszcze muszę odholować. I mandaty za parkowanie 2. Tu będzie parkowanie. Ja się zastanawiam, czy jakbym mu pomógł, czy by się ogarnął, gościu. Czy właśnie nie? O kurde, odpuściłem. Nie! No muszę wyrobić normę. Parkowanie. Come on, parkowanie. Polownik, nara.
Wyzwanie przyjęte. Jeszcze jeden samochód do odholowania i jeden za parkowanie. Muszę wyrobić tą cholerną normę, bo będzie słabo. Tutaj chyba, tak? Oświetlenie, parkowanie. O nie! Nie ma. Odmów. Wystaw mandat. Norma mandatowa wyrobiona. No okej, okay, bez obawy. Wystaw mandat, parkowanie. Polownik, Benz, baju baj. Dzień dobry, panie władzo. O, dzień dobry, dziękuję za hot doga. Gościu poszedł, dobra. Okej, okay, mamy wyrobione normę. Póki co chyba nie ma zbyt wiele do zrobienia. O, proszę bardzo, parkowanie. Centrala. Podejrzany szary van był widziany w okolicy. Może pojawić się w ciągu kilku minut. Sklep jubilerski. Okej, zrozumiałem. O, może czy ja mogę ostrzec tutaj ją w jubilerze? Nie bardzo. Czy jest ten srebrny van? Nie. Odholujmy tutaj. Parkowanie. Ale bądźmy w pobliżu jubilera. Tu jest właśnie jubiler. Zaczajmy się tutaj z boku, moi drodzy, i zobaczymy, co tu się będzie działo. Oho, jest szary van. Patrzcie to. Tu 421. Zgłaszam się. Co z wami? Kurwa, mam podejrzany zasięg wzroku. Jest wsparcie, nie dojadę na czas, kurwa. Dobra, mamy ich. Tu 421, co teraz zgłaszasz się? Potrzebne kratka? Nie jesteś ranny? Sytuacja opanowana. Piszcie koronara, mam tutaj trupy napastników. Czekaj na ekipę. Przybyła ekipa, zabezpieczyła miejsce napadu. Upłynęło 20 minut. Kurde, ale dymy. No ale udało się. Gratuluję, panie posterunkowy. Ukręcona akcja. Pan to kto? Były żołnierz. Okej, regiment piechoty. Wietnam. Życzę samej. Dobra robota, żołnierzu. Zjedzie samochodu przy 609. Zrozumiałem, jestem w drodze. A pani od jubilera? Będę ci próbowali zwinąć najlepszy towar. Dziękuję, panie Kelly. Uratował pan moją biżuterię. I tak wszystko podrabiane. Wykonywałem swoje obowiązki. Co z tym złodziejem? Uciekł. Gościu chyba uciekł nam, co? To jest akcja z Iwanem. Przecież to nie on zabił Buksa. Zapamiętamy to. Gang minus 15. O kurde. Ale jest neutral, moi drodzy. Neutral. Pomogłem gangowi, więc ten minus 15 mi nic nie zrobi. Masz pochwałę, trzeba. Wspomnę też coś o premii. Dobra robota. No tak, bo udało nam się złapać oczywiście... zabić tamtych napastników. A, to jeszcze mogę oświetlenie dać. No dobra, to tyle chyba na dzień dzisiejszy. Jakąś premię dostaniemy, na to wygląda. Powystawiamy jeszcze trochę mandatów. Do końca dnia jeszcze zostało nam pół godzinki niecałe. Wszystko widziałem. Gewałt, co? Spokojnie, panie Damski, spokojnie. O Boże, ciała. Niosę sklep, czy za okolica? A, widział, jak zabijaliśmy tamtych typów. No, ale nie dajemy sobie w kaszę dmuchać, nie, moi drodzy? Kierowca wraca, odpuszczam. Dobra. Odpuszczamy w takim razie. Koniec zmiany, czas do domu.
ogólnie. A, dobra. Już walić ten mandat. Trochę kasy, rep nam spadnie w policji. Troszkę tam wzrośnie, pomaleje ta reputacja. No ale finalnie jestem na neutralnej stronie u mafii, gangu. U policji mamy bonusy oczywiście i dodatkową kasę. Okej, przysłałem właścicieli sklepów, odholowałem wymaganą liczbę pojazdów. Jutro muszę mieć $300 na alimenty. No nie będzie to raczej problem. Zabrałem wszystkie dowody, no minus 10 u policji niestety. Dostałem wypłatę. No i co, moi drodzy, dziękuję wam za ten odcineczek. Widzimy się w kolejnym odcineczku. Trzymajcie się i cześć. No i co, i nie ma co oszukiwać, moi drodzy. Małymi kroczkami zbliżamy się do końca gry. Gra zajmuje około 21 dni chyba, jak się nie mylę. Mamy już 16 dzień, więc no coraz bliżej końca. 21 dzień, tak? Dobrze mówię? Tak, 21 dzień jest ostatnim dniem w grze. Także wiecie. Więc dziękuję za uwagę, trzymajcie się i do następnego odcineczka. Hej!